Klikając w tytuł, wpisujemy rzymscy legioniści. Następnie przechodząc w podtytuł, dodamy nazwę słynni żołnierze starożytności. Mając pierwszy slajd, możemy zmienić go w projektowaniu. Przechodzimy w menu głównym na zakładkę projektowanie i możemy wybrać motyw z dostępnych tu widocznych. Najeżdżając na te motywy, mamy od razu podgląd, jak wygląda nasz slajd. Możemy wybrać ten, który najbardziej nam się podoba. Możemy również wybrać z listy rozwijalnej więcej motywów. Każdy motyw ma swoje warianty. Przechodzimy wtedy na drugą część pola warianty i możemy już skorzystać z gotowych podpowiedzi albo rozwinąć warianty i zmienić kolory. Spójrzcie, jak zmienia nam się slajd. Czcionki, efekty oraz style tła. Możecie w ten sposób dostosować sobie według własnych pomysłów motyw tła. Jak już zatwierdziliśmy i jesteśmy pewni naszego motywu, możemy przejść do narzędzi głównych. Będziemy dodawać nowy slajd. Nowy slajd znajduje się w okienku slajd, bez wyboru jego układu. Natomiast w dolnej części mamy okienko rozwijalne i możemy wybrać sobie odpowiedni układ. My wybieramy tytuł i zawartość. Kolejne slajdy będą już w motywie przez nas wybranym. Chciałabym, żeby w tym żebyśmy wpisali tytuł oraz dodali obrazek. Obrazek wcześniej powinien być zapisany u Was na dysku. Ja już taki obrazek sobie znalazłam. Żeby go wstawić do naszego slajdu, możemy użyć tej ikonki. Najeżdżamy wtedy na ikonkę Wstaw obraz i klikamy na nią. Otworzy nam się folder, w którym zapisaliśmy obrazek. I zatwierdzamy. Mamy gotowy wstawiony obrazek. Chciałabym, żeby jeszcze jeden slajd znalazł się w tej prezentacji, a następnie prezentacja została zapisana. Zapisz jako i nazwę możecie wpisać dowolną i mi przesłać.